Super. Więc witam wszystkich na panelu dyskusyjnym Wasze Forum Dialogu z gościem specjalnym, profesor Moniką Płatek, polską prawniczką, nauczycielką akademicką, doktor habilitowaną nauk prawnych, profesor nadzwyczajną Uniwersytetu Warszawskiego. Z mojej strony przypomnę o zasadach. Będziemy dopuszczać pojedynczo do zadawania pytań naszemu gościowi. Także zapraszamy wszystkich do zgłaszania chęci zadania pytania. Tymczasem, pani profesor, czy Polska jest jeszcze demokratycznym państwem prawa? Dobry wieczór. Dzisiaj słyszałam wypowiedź chyba polityka, a nie, polityka i byłego szefa wywiadu Piotra, i w tej chwili mi uciekło jego nazwisko, co jest dobre, bo w wywiadzie się nie powinno nazwisk podawać, który twierdził, że pomimo wszystko my jesteśmy jeszcze krajem demokratycznym, ale porównywał nas do Rosji. I to jest dobre porównanie, ponieważ idziemy po tej samej drodze. Natomiast biorąc pod uwagę rozwój wypadków w Polsce od 2015 roku, nie da się utrzymać tego, że jesteśmy państwem demokratycznym, ponieważ władza, która została wybrana demokratycznie i rzeczywiście dopuszczona do tego, aby swój program realizować, otrzymała to prawo w ramach konstytucji. Konstytucja jest aktem prawnym, który ogranicza demokrację. Co to znaczy? To znaczy, dawniej mówiłam to w teorii, a teraz niestety jest to praktyka. Dawniej mówiłam taki tekst, powtarzając za profesorem Łętowską i za profesorem Osiatyńskim, że nawet jeżeli by było tak, że się dorwie do władzy grupa, która będzie miała wyłączność i która będzie przypominała oszołomów, to ta konstytucja jest po to, żeby uzmysłowić im, że mogą realizować swój plan w ramach konstytucji. W ramach konstytucji. Konstytucja wyznacza ramy, które pozwalają rządzącym na działania. Jeżeli ktoś wykracza poza te ramy, jeżeli pozwala sobie na to, żeby złamać konstytucję, to po pierwsze burzy fundamenty państwa demokratycznego, tak jak zostało to ujęte w konstytucji, a po drugie okazuje nam potworną pogardę. To jest pogarda okazana każdej i każdemu zwykłemu obywatelowi i obywatelce. To jest powiedzenie, nie liczymy się z wami. Mamy was, nie jest jeszcze po 10, więc póki co mamy was w nosie. Mamy was za nic. Jesteście tylko nam potrzebni do tego, żeby nas wybrać, a my potem będziemy sobie robić, co chcemy. I teraz tak, nawet jeżeli najlepsi przychodzą do władzy, co się nie zdarza, ale załóżmy, że przychodzą najlepsi do władzy, to Rosja pokazuje, co się dzieje, kiedy następuje wyłączenie tych bezpieczników, jakie są ujęte w konstytucji. Jakie to są bezpieczniki? Tymi bezpiecznikami jest trójpodział władzy. Czyli powiedzenie, każda władza może działać w zakresie swojej kompetencji i nie wykraczać. Następnym bezpiecznikiem jest Trybunał Konstytucyjny, który sprawdza, czy to, co ten Sejm uchwala i czy to, co przychodzi od rządu do tego Sejmu, jest zgodne z Konstytucją, czy nie. I teraz wyłączenie tego bezpiecznika i utworzenie sobie z czegoś, co się nazywa Trybunał Konstytucyjny, instytucji magister Przyłębskiej, która jest albo traktowana jako zamrażarka dla niewygodnych ustaw, albo jako instytucja, która ma przyklepywać i tak naprawdę wyręczać władzę ustawodawczą, to jest pozbawienie nas ogromnie istotnego bezpiecznika rządów demokratycznych. Następnie ta konstytucja przewiduje pewne reguły. I zobaczcie Państwo, co się dzieje. Przychodzi prezydent, który ma bardzo niewiele zadań. Jego zadaniem jest reprezentować nas godnie na zewnątrz, jego zadaniem jest nie dopuścić do wojny i jego zadaniem jest stać na straży konstytucji. I pierwsze, co robi prezydent Duda, to mówi, ja wyręczę sądy i ułaskawię bandytę. Wyręczę sądy? Mówi to prawnik, nawet gdyby prawnikiem nie był, to powinien zajrzeć i zobaczyć, on nie jest od wyręczania sądów. Czyli to jest też ten moment, kiedy nam
wali się na łeb, na szyję to, co jest konstytucyjne. Spotykają się dwaj panowie, jakiś Kaczyński i jakiś, jak się ten na G nazywa? Jak się nazywa ten na G, który... Gowin. Gowin. I sobie ustalają, że wybory, nie będzie wyborów. Tego nie ma w Konstytucji. To jest połamanie Konstytucji. Nazywanie deformowania porządku konstytucyjnego reformą sądów to jest kolejny moment. Bez niezawisłych sądów najlepszy władca padnie, bo to jest ten moment, kiedy państwo sprawując swoją władzę i mając dobre intencje, przestajecie słuchać ludzi, którzy wam mówią, tu jest błąd, tak nie wolno, tuście poszli źle. Zaczynacie słuchać tych, którzy wam klaszczą i tych nagradzacie. I to jest ten moment, kiedy my spadamy tak naprawdę w sposób niesamowicie ostry z systemu, który jest systemem demokratycznym zapisanym w Konstytucji, w system, który się wypacza, przemienia w karykaturę czegoś, co jest autokratyczne, czegoś, co ma tendencje i apetyt na tyranię, a co w efekcie może doprowadzić do tego, co w historii znamy. Do tego, że państwowość przestaje istnieć, że państwo przestaje pełnić swoje funkcje, co widzimy na co dzień i co doprowadza też do tego, że w zasadzie stajemy się bezradni i bezsilni, stajemy się zakładnikami ludzi, którzy tą władzę sprawują, mając głównie na uwadze tak naprawdę służby, które mogą stosować terror, niszcząc przy okazji, bardzo długo się buduje, bardzo szybko się niszczy. Policja w tym kraju budowała przez ponad 30 lat swój status, pewien image i również poczucie służby wobec społeczeństwa. W ciągu bardzo krótkiego czasu to zostało odwrócone. I odwrócić to można prosto. Daje się przyzwolenie na stosowanie przemocy i daje się podwyżki. Stosuje się haki na ludzi i daje się im troszeczkę czegoś dodatkowego. Ale to jest przede wszystkim ten moment, w którym nie da się powiedzieć, że jesteśmy w kraju demokratycznym, choć nie wszystko się tej władzy udaje. Bo kolejny element to jest oczywiście czwarta władza, czyli niezależna prasa. Ludzie muszą mieć dostęp do różnych źródeł informacji, żeby wyrabiać sobie opinię. My jesteśmy krajem, który nie ma tradycji demokratycznych. Jak policzyć to, przedwojenne i obecne, to będzie ze 20 lat, 25. My mamy wielkie opowieści o demokracji i bardzo niewiele doświadczenia. W związku z tym jest zrozumiałe, że na tej drodze popełnia się błędy. Natomiast nie ma co popełniać błędu, uznając, że ponieważ coś jest zapisane w Konstytucji, to znaczy, że to jest. I jeszcze ostatnie zdanie, żeby zrozumieć. Te wszystkie problemy, jakie zgłaszane są przez Unię Europejską, której jesteśmy częścią i którą niszczymy. Polska, kraj, któremu się nigdy nic lepszego nie przydarzyło. Nigdy nic. W naszej tysiącletniej historii i o czym marzył Paweł Złotkowicz w XIII, XIV wieku, nigdy nic lepszego nam się nie przydarzyło jak Unia Europejska. To nie jest tak, że jest Polska i Unia Europejska. Polska jest częścią Unii Europejskiej i ją niszczy. Niszczy właśnie dlatego, że nie przestrzega zasad, które w Polsce obowiązują. Wszystko, na co zwraca uwagę Europejski Trybunał Sprawiedliwości i wszystko, na co zwraca uwagę tak zwana Bruksela, to jest mówienie nam, Polacy, wy nie przestrzegacie własnej konstytucji. I nieprzestrzeganie własnej konstytucji, wracam do początku, jest pokazaniem nam palca i powiedzeniem zwykłym ludziom, nam, zwykłym ludziom, nie liczymy się z wami. Mamy własne interesy, nie liczymy się z wami. I ostatni punkt, prawa człowieka. Jak będziecie chcieli, panowie i panie, porozmawiać o tym szerzej, to bardzo proszę, bo ja mam takie podejrzenie, że najczęściej, kiedy mówimy o prawach człowieka, to ludzie nie wiedzą, o czym mówią. Natomiast nie jest przypadkiem, że ludzie u władzy pozwalają sobie kwestionować
prawa człowieka i stwierdzać, czyż to jest wymyślone, czyż my to zrobimy lepiej. I ciekawych odsyłam do projektu konstytucji, którą zrobił w 2006 roku Jarosław Kaczyński i jest tam charakterystyczne, że wówczas ona była oczywiście przygotowana dla jego brata bliźniaka, w związku z tym prezydent jest wyciągnięty na pierwsze miejsce i on może wszystko, reszta nic, ale jest tam też charakterystyczny przepis, który pozwala na to, żeby w przepisie, w którym się mówi, że zakazane są tortury, w podpunkcie powiedzieć, że kto przeszkadza, to można go uznać za niebezpiecznego i w zasadzie potraktować psychiatrycznie. To jest niejako zapisana w konstytucji lobotomia. I tam, gdzie mowa jest o prawach człowieka, tam jest powiedziane, że podstawowe, niektóre, a więc nienazwane. I to jest ten moment, kiedy się cofamy w rozwoju do systemu, z którego wyszliśmy. Feudalny, folwark, pełen pańszczyzny, czyli niewolnictwa w istocie. I się cofamy do okresu sprzed idei praw człowieka i przed zobowiązaniem władz do ograniczania się w swojej nigdy nienakarmionej rządzy władzy i tego, co się z władzą wiąże. Musimy sobie z tego zdawać sprawę. System demokratyczny na tym polega, że chroni nas przed pokusą nadużywania władzy. Każdy, kto władzę dostaje, dostaje taką pokusę. Nie każdy z niej korzysta, ale większość ulega. Jest to prawdopodobnie coś, co jest bardziej zakaźne, zaraźliwe i uzależniające niż heroina. Dziękuję. Czy uważa pani profesor, że nasza konstytucja potrzebuje jakiejś zmiany? Konstytucja przewiduje warunki, w których do zmian może dojść. W związku z tym to nie jest tak, że zmiany są niemożliwe. Natomiast w momencie, kiedy zmianę konstytucji proponują osoby, które konstytucję łamią, to nie jest już nawet czerwone światło, to jest alarm, który bije na bardzo mocno. I teraz pan zadał bardzo ogólne pytanie i oczywiście na tak ogólne pytanie pan odpowiem nie. Nie można mówić o zmianach konstytucji tak en bloc, prawda? A poza tym generalnie nie potrzeba. Ponieważ od tego jesteśmy prawnikami, prawniczkami i od tego mamy orzecznictwo czegoś, co było Trybunałem Konstytucyjnym i mamy również doświadczenie błędów, które w tym Trybunale Konstytucyjnym, gdy był jeszcze Trybunałem Konstytucyjnym, błędów, które zostały tam dokonane, aby mądrze, stosując konstytucję, reagować na współczesne problemy. I jeszcze raz, dlaczego nie? Bo żyjemy w kraju niezwykłym. To nie jest tak, że zmiany w prawie są niewłaściwe. Natomiast na pewno nie jest właściwa sytuacja, w której, i znów aż mi się pcha na usta to słowo, ale powiem go przyzwoicie, panuje rozwolnienie ustawodawcze. Ja obawiam się, aby przywołać przepis, ponieważ nie jestem pewna, czy on jeszcze tam jest, jak on naprawdę teraz brzmi, a prawo powinno być nie tylko jasne i zrozumiałe, co się łatwo mówi, trudniej robi, bo język prawny jest konieczny i to jest tak jak łacina, greka, angielski, francuski, bądź jak język, którym się posługują biolodzy, fizycy i budowniczy domów. Czytałam wczoraj zdanie, gdzie każde słowo, chociaż było po polsku, dla mnie było niezrozumiałe, bo dotyczyło stropów. Nic z tego nie rozumiałam, musiałam każde słowo sprawdzić. Więc oczywiście ten język powinien być maksymalnie jednoznaczny, natomiast to prawo, nawet jeżeli jest tak sformułowane, że się trudno w nim połapać, to powinno być na tyle stabilne, na tyle zrozumiałe, żebyśmy mogli wiedzieć, czego ono od nas wymaga. W prawie karnym jest takie powiedzenie, że nieznajomość prawa szkodzi.
uważam, że ono jest na dzień dzisiejszy nieprzyzwoite i nie może obowiązywać. Nie można wymagać od ludzi, aby znali prawo, które się bez przerwy zmienia. Ale wracając do konstytucji, generalnie nie. Konstytucja jest od tego, nie żeby być, to mnie uczono, Płatek, konstytucja nie jest po to, żeby się na nią powoływać, konstytucja jest po to, żeby być. Ta konstytucja jest konstytucją żywą i daje możliwość adaptacji do warunków, w których jesteśmy. A akurat przywołane przez rządzących w tej chwili powody, dla których mamy tą konstytucję zmieniać, są nieuczciwe, wskazują na daleko posuniętą perwersję, ponieważ wystarczy zajrzeć do kodeksu karnego, żeby zobaczyć, że te zmiany są niekonieczne, ponieważ prawo, które reguluje to, co chciałby uzyskać jeden z drugim, premier z prezydentem i paroma innymi, już jest. Należy to prawo nie zmieniać, a stosować. I na pewno nie wolno pozwolić, aby zmieniali konstytucję ci, którzy ją łamią, gardząc nami, ponieważ nie dają gwarancji i nawet gdyby mieli dobre chęci, to nie dają gwarancji, że im to wyjdzie, czego najlepszym dowodem jest totalny chaos, jeśli chodzi o podatki, nazwany dobrym ładem. Więc jeśli coś, co wprowadza zamęt, nazwane jest jak u Orwella terminem odwrotnym, jeśli ci sami ludzie, którzy świetnie wiedzą, jak przepisać swój majątek na żonę i mając znów w nosie to, w jakich warunkach my się znajdziemy, proponują nam gmeranie w konstytucji, to jest bardzo groźne. To pani profesor, na którym etapie powinno zostać wprowadzone pewne zabezpieczenia, żeby nie pozwolić ludziom pokroju pani magister Przyłębskiej na interpretowanie tej konstytucji, pewnych ustaw, no tak jak oni sobie tutaj uważają. Chodzi o to, że w pewnym no, wydaje mi się, że do tej pory nie mieliśmy do czynienia z ludźmi pokroju pani magister w Trybunale Konstytucyjnym, no ale się pojawiła. Więc na którym etapie w tym prawie powinno być to zabezpieczenie wprowadzone, żeby nigdy ta sytuacja już więcej się nie powtórzyła, żeby nie pozwalać ludziom o może marnych kwalifikacjach na interpretację pewnych aktów prawnych? Widzi pan, konstytucja wymaga, aby do Trybunału Konstytucyjnego szli ludzie, którzy nie tylko świetnie znają prawo i mają duże doświadczenie w prawie, ale również, którzy aksjologicznie wyróżniają się swoją postawą i tutaj pan nic więcej nie zrobi. Jak pan doda dwa dodatkowe słowa, to się nic nie zmieni. To, co się musi zmienić, to pewna kultura prawna, poczucie odpowiedzialności, i dojrzałość. Konstytucja, poza tym wszystkim, że nas chroni, jest zbiorem czarnych literek na białym papierze. Nie da się. Nie da się. Nic. W tej chwili w Stanach Zjednoczonych trwa przed Senatem przesłuchanie kandydatki na sędzię w Supreme Court of United States. I warto posłuchać i zobaczyć, jak się to odbywa, jak, ponieważ prezydent zażyczył sobie, żeby to była czarna sędzia, jak ją zajeżdżają, śledząc każdy jej wyrok, zadając pytania, sprawdzając, przyciskając. Ale również w tym Supreme Court of United States mogliśmy sobie oglądać wybór sędziego, co do którego było wiadomo, że molestuje, bez względu na kolor skóry, bo jeden jest czarny, a drugi jest biały. W tym samym Supreme Court of United States mieliśmy niedawno wybraną sędzię, która być może jest świetną prawniczką, ale, prawda? Więc to jest kwestia tego, że w naszych warunkach nie było nawet przesłuchania. Jędrzejewski, wybierany prawidłowo, powiedział, on nie będzie odpowiadał i koniec. Więc jeżeli sobie pozwalamy na to, żeby traktować nas per noga, żeby być w oddaleniu od tego, to skutki są takie, jakie są. Dla pocieszenia mogę powiedzieć, jesteście panowie młodzi i być może, jeśli nie wyparujemy, wy dożyjecie tego, że się to zmieni. Ponieważ jeśli popatrzymy sobie na to, jak kiedy powstał
Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych i ile lat musiało upłynąć, chyba 36 albo 40, zanim sędzia Marshall wydał wyrok, że nie będzie orzekał, ale tak naprawdę to Supreme Court of United States ma ostateczne zdanie, czyli musiał też upłynąć okres czasu. Natomiast my możemy się uczyć z błędów, które żeśmy popełnili, chociaż podobno historia niczego nie uczy. Natomiast widzi pan, ja zwróciłam uwagę na to, że to się w 2015 roku zaczęło, ale tak naprawdę zaczęło się wcześniej. I wprawdzie wszyscy powinniśmy chodzić pijani od ilości win Tuska, które nam się serwuje każdego dnia, ale jest w tym pewna idea. To znaczy w pewnym momencie w tym Sądzie Najwyższym, w tym Trybunale Konstytucyjnym zapada wyrok, że można obniżyć o 20% zarobki czy emeryturę byłym funkcjonariuszom służb nazywanych SB, pracownikom MSWiA, prawda? I to jest wyrok, który ma około 7, chyba się nie mylę, to są lata 90. jest 7 głosów przeciwnych, bardzo ostrych, naprawdę bardzo ostrych, warto to poczytać. Od profesor Łętowskiej po paru innych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy się sprzeciwiają nie tylko samemu podejściu, ale również argumentacją, bo argumentacja profesora Rzeplińskiego jest taka, że właściwie mają dużo, można im 20% obciąć. Podczas gdy w tym momencie właśnie gałąź, na której siedzimy, jest rżnięta, bo pacta sunt servanda, to jest jedno, a dwa, nie można wszystkich en bloc sądzić, zwłaszcza, że zostali już wcześniej sprawdzeni i dopuszczeni do służby po 89 roku. Zwłaszcza, że przeszli przez wymóg i teraz jeżeli tylko dlatego, żeby populistycznie zadbać o dobre samopoczucie ludzi, zamiast powiedzieć, jeśli wśród nich są bandyci, to bandyci mają odpowiedzieć i zabierzmy im całą emeryturę. Wszystkie pensje. Co chcecie, to zróbcie, prawda? Prawo na to pozwala. Natomiast wzięcie wszystkich jak jeden mąż i obniżenie im płacy jest tak naprawdę walnięciem w system demokratycznego państwa prawa. Państwo prawa tak nie robi. Ale to jest 90, to są lata 90. A później przychodzi rok 2013 i znów ten Gowin, który wychodzi przed kamery i mówi: bestie będziemy trzymać dalej. I oczywiście Sejm, Senat, trzech się sprzeciwiło, nie dbając o to, że łamiemy podstawowe zasady prawa karnego i państwa prawa. Dwa razy się nie karze za to samo. Nie zmienia się wyroku na niekorzyść w trakcie. Nie serwuje się ostrzejszej kary. Oni dobrze wiedzą, że nie jest ważne, jak się nazywa pozbawienie wolności, że nazwiemy to medycznym czy innym. Jeżeli jest pozbawieniem wolności, to jest to pozbawienie wolności i trzeba na to tak patrzeć. To są ludzie, którzy są świetnie wykształceni i to naprawdę wiedzą. A mimo to to przechodzi i idzie do Trybunału Konstytucyjnego, to jest ciągle jeszcze Trybunał Konstytucyjny, 2014 rok, można było ochronić to, co się zaczęło potem. W momencie, kiedy się mówi, można czniać prawo, wystarczy znaleźć argument, który zadziała na emocje, wystarczy znaleźć tekst, który pozwoli odczłowieczyć, odciąć, nazwać kogoś bestią, a później nazwać kogoś tym, kto roznosi robactwo, a później nazwać kimś, kto jest terrorystą, a później nazwać kimś, kto gwałci nasze kobiety i molestuje nasze dzieci. I poleci. I można się dopuszczać wszelkich nieprawości. Więc to, co się zaczęło w 2015 roku od dojścia PiS-u plus consortes do władzy, jest naprawdę niszczeniem fundamentów państwa prawa, wykonywanym przy udziale ogromnej rzeszy świetnie wykształconych absolwentów prawa. Natomiast to się zaczęło wcześniej. To się zaczęło wcześniej i nie wolno było do tego dopuścić, bo należało rozumieć. Tym bardziej, że właśnie już przy tym drugim wyroku jest tylko jedno zdanie odrębne. Z 7 do 1 dochodzimy. Jednego bardzo ważnego zdania odrębnego, który punktuje, dlaczego
dlaczego to jest zbrodnia, co w istocie robimy przeciwko państwu polskiemu. I teraz to są rzeczy, które, w których tkwimy. W związku z tym, nie wiem, czy się nie rozgadałam za dużo, ale myślę sobie, że dostrzeganie procesu, który trwa i dostrzeganie tego, w jaki sposób to się nakłada jedno na drugie, jest ważne, żeby, no właśnie, żeby rozumieć, to nie jest kwestia tego, że można coś zapisać, że można gdzieś zahaczyć. Bo proszę zobaczyć, to jest kolejny argument, dlaczego nie należy zmieniać konstytucji. Ci, którzy już chcą zmieniać konstytucję, przecież połamali wszystkie zasady te konstytucyjne, robiąc sobie co chcą. I raptem chcą zmieniać konstytucję, aby wprowadzać to, co już obowiązuje w prawie? No właśnie, dzisiaj pojawiają się kolejne naciski właśnie jeszcze na zmianę konstytucji. Tutaj sam pan prezes Jarosław Kaczyński powiedział, że kto nie poprze zmian konstytucji, wspiera interesy rosyjskie. Ta zmiana konstytucji ma być w oparciu o zagarnięcie majątków oligarchów rosyjskich, coś, co już się dzieje w wielu krajach europejskich. Czy pani, będąc karnistką, uważa, że istnieje już prawo zapisane właśnie, które pozwala nam przejąć te majątki, prawda? Mhm. Okej, okay. No to proszę państwa, ja proponuję przejść do części szczególnej kodeksu karnego. To jest rozdział 16, który mówi o przestępstwach przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwach wojennych. Artykuł 117 mówi, kto wszczyna lub prowadzi wojnę napastniczą, podlega karze pozbawienia wolności. To jest następnie 118 artykuł, kto w celu wyniszczenia w całości albo w części grupy narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub grupy o określonym światopoglądzie, dopuszcza się zabójstwa albo powoduje ciężki uszczerbek. Kto w celu, w każdym razie i 118a, zamach przeciwko ludności, kto biorąc udział w masowym zamachu lub choćby w jednym powtarzających się zamachów skierowanych przeciwko grupie ludności podjętych w celu wykonania lub wsparcia polityki państwa lub organizacji, dopuszcza się zabójstwa, powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu, stwarza dla osób należących dla grupy ludności warunki życia grożące ich biologicznej egzystencji. To są przepisy znane rządzącym, ponieważ nie kto inny, tylko Ziobro zaczął na samym początku, kiedy wojna została wywołana przez agresora rosyjskiego w Ukrainie, proces, postępowanie przeciwko Rosji i przeciwko indywidualnym osobom w Rosji, które się tego dopuszczają. Na potrzeby, teraz jakie kary poza 25 lat pozbawienia wolności i to wszystko, kary pozwalają na to, aby, artykuł 45, jeżeli sprawca osiąga z popełnienia przestępstwa, choćby pośrednio korzyść majątkową, niepodlegającą przypadkowi przedmiotów, można orzec przepadek korzyści. Jeżeli są to ludzie, którym mówimy, uczestniczycie w tym i czerpiecie z tego korzyść, bo macie te majątki zachowane w sposób niezgodny z prawem i służą one wykonaniu tego, o czym mówi artykuł 117 i 118a, to po prostu to zabezpieczamy na okoliczność wyroku, który może zapaść i który na dodatek jest, nie ma tutaj przedawnienia i nie ma obawy, że ten majątek może wyjść. I co dodatkowo, ponieważ uczestniczymy w międzynarodowym porządku prawnym, to te procesy możemy prowadzić. To jest najprostsza sprawa, którą można zrobić. I proszę zobaczyć, że pozostałe mówienie o tym, że tam jest konieczność odszkodowania, kiedy się robi. Nie, to nie trzeba robić tego w sposób, który proponują rządzący. Trzeba to zrobić w sposób, który przewiduje kodeks karny. Przecież nie robimy tego na zasadzie zamachu bezpodstawnego. To musi być podstawa, która jest w prawie. Tym prawem jest prawo karne. I tym prawem, jak widać, skoro został ten proces już uruchomiony i to postępowanie przeciwko zarówno krajowi, jak i indywidualnym osobom zarządzone ze względu na dwa różne porządki międzynarodowych trybunałów, gdzie jeden się dotyczy państwa, drugi dotyczy indywidualnych ludzi, prowadzimy to.
W związku z tym nie ma tutaj podstawy. Jest to zwyczajny zamach na to, aby wiedząc, że swój majątek można przypisać na żonę, tak naprawdę okaże się, że Kowalski, Wiśniewski i jeszcze jeden, który będzie się sprzeciwiał PiS-owi, to są ci, którzy są właśnie zwolennikami Putina. I to zabawne, że o zwolennikach Putina mówi Jarosław Kaczyński, który razem z tym drugim Maciarewiczem i paroma innymi zwalniają świetnie wykształconych generałów w Ameryce, dopuszczają Misiewiczów, degradując całkowicie polską armię, informują wszystkich dookoła, że nasz skład tej armii to tak naprawdę się nadaje do Muzeum Staroci. Na dodatek prowadzą politykę, która jest polityką roztrwaniania nie tylko majątku, ale również pewnego etosu służby wojskowej w Polsce i to oni są dużym zagrożeniem, jeżeli pan Jarosław Kaczyński i jego spółka, która razem z Marie Le Pen i najgorszymi nacjonalistami popiera w istocie cały czas Orbana i Putina, będzie mi tutaj próbował opowiadać, że kto nie poprze, ten jest z Putinem, to jest ten sam styl i ten sam sposób, który w 2013 roku doprowadził do uchwalenia ustawy Gowina, gdzie użyto słowo bestie. Teraz to będzie Putin, tak? Więc ja mam nadzieję, że tym razem się to im nie uda i że tym razem jednakże posłowie, co do których nie mam za dużo nadziei, ale zachowują się rozsądnie i że nie trzeba będzie rżnąć Rejtana, tak jak działo się to poprzednio. Trzeba pamiętać o tym. Nie uczyni nas tego w szkołach. To jest też charakterystyczne. Żaden rozbiór tego kraju nie odbył się na zasadzie, że ktoś na nas napadł. Za każdym razem byli to przekupni posłowie, bezmyślni posłowie, patyki wstawione po to, żeby głosować i przegłosowywali za każdym razem rozbiór kraju. Zmiana konstytucji w tych warunkach jest analogiczna do takiego procesu, ponieważ będzie pozwalała tym, którzy są u władzy, pod pretekstem walki z Putinem rozkraść i rozwalić ten kraj do końca. My tu zostaniemy. Władza się wykarmi, redaktor Urban ma rację, natomiast oni pozostaną bezkarni w okradaniu nas już nie tylko z pieniędzy, ale z szansy na przetrwanie. Ponieważ działania, jakie podejmowali przez ostatnie lata, które były w jednej linii z interesami Rosji, niszczące nasze stosunki z Unią Europejską, niszczące nasze stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, niszczące nasz porządek prawny w tym kraju, pokazują, że nawet, znaczy wszystkie proporcje, my nie będziemy agresorem, natomiast my możemy być małym, totalitarnym, ohydnym kraikiem, który może być bardzo łatwo połknięty przez innego agresora, właśnie dlatego, że nie ma porządku i nie ma wsparcia od pozostałych ludzi i nie ma się też dziwić, że jeżeli pozwala się na takie rozwalanie kraju, to byłby dalsze rozwalanie kraju przy wykorzystywaniu sytuacji, w której trzeba sobie zdać sprawę. To, co nas może uratować, to zwiększenie dbałości o przestrzeganie prawa. Przestrzeganie prawa, a nie przestrzelenie prawa w tym kierunku, aby go zniszczyć całkowicie. Dziękuję bardzo. Proszę, Robert. Robert? Dobry wieczór wszystkim, dobry wieczór pani profesor. Dobry wieczór. W tej kolejności, przepraszam. Ja mam takie krótkie pytanie dwuczłonowe. Mówimy o tym Trybunale pani Julii Przyłębskiej. Ja mam takie pytanie, może trochę naiwne, może laika, aczkolwiek strasznie bardzo mnie to intryguje. Czy pani profesor, czy pani magister Przyłębska poniesie kiedykolwiek jakiekolwiek konsekwencje za swoją działalność w tym fasadowym Trybunale Konstytucyjnym? Jeżeli tak, to w jakich to by ramach miało się odbyć? A jeżeli nie, to dlaczego nie? Dziękuję bardzo. Przepraszam, że trochę chaotycznie, ale naprawdę... Nie, ja to rozumiem. I chcę panu i państwu powiedzieć, Trybunały Międzynarodowe czasami dają pewne efekty, ale najczęściej zbrodniarze nie ponoszą odpowiedzialności. Pani magister Przyłębska do pewnego stopnia dopuszcza się przestępstwa, które pozwala na postawienie ją przed Trybunałem
nie karnym, a Trybunałem Stanu? Tak, przed Trybunałem Stanu. Natomiast widzi pan, magister Przyłębska jest przewodniczącą Trybunału wybraną w sposób niewłaściwy, ale jest wybrana do Trybunału Konstytucyjnego w sposób właściwy, że jest niewłaściwą osobą na tym miejscu, to już jest nasza wina. To jest efekt tego, że jesteśmy takim krajem, takim społeczeństwem z tak niską kulturą prawną i tak pozwalającą na manipulowanie nami i naszymi podstawowymi racjami. Więc Trybunał Stanu jest możliwy, ale proszę zauważyć, że on póki co nie funkcjonował w Polsce dobrze. W związku z tym raczej musi się pan pogodzić z tym, że po 9 latach magister Przyłębska odejdzie z tego stanowiska i do końca życia będzie otrzymywała sumę pieniędzy, jaką otrzymuje sędzia w stanie spoczynku, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Ale pani profesor, nie wiem, czy pani czytała porozumienie dla praworządności, to zaproponowane przez inicjatywę Wolne Sądy i Justitie, z tego co pamiętam. Tam jedno z porozumień mówi o tym, że właśnie można skrócić jej kadencję ze względu na błędne, na delikt w powołaniu jej na to stanowisko. Można skrócić jej kadencję jako przewodniczącej Trybunału, jako pierwszej prezes. Nie wiem, czy można skrócić jej kadencję jako sędzi Trybunału Konstytucyjnego. I poza tym ja życzę wszystkiego najlepszego. Ja bym chciała, żeby tak było. Ale jestem stara i aby normalnie funkcjonować, osobiście ja myślę, że w tym nieporządku prawnym przyjdzie mi dokończyć życia. Państwo jesteście młodzi, możecie to zmienić. Natomiast to, co jest pozytywne w tym wszystkim, to pamiętanie o tym, że wyroki Trybunału Konstytucyjnego w istocie nie kreują prawa. Czasami do tego dochodzi, ale nie stoją na przeszkodzie temu, aby następnego dnia po takim wyroku, który jest nieprawy, prawo zmienić w sposób, który prawość przywróci. I oczywiście możemy się... Co mam na myśli? Mam na myśli wyrok dotyczący ustawy o planowaniu rodziny, który reguluje prawa reprodukcyjne w zakresie prawa do terminacji ciąży, do aborcji. Nie ma żadnej przeszkody, żeby stworzyć natychmiast zmianę w kodeksie karnym, która usuwa szczucie kobiety i lekarzy prawem karnym w zakresie, jakie dotyczą praw reprodukcyjnych. Czyli można usunąć po prostu karne przepisy dotyczące aborcji z kodeksu karnego. Wyrok magister Przyłębskiej tego Trybunału w żaden sposób nie stoi temu na przeszkodzie. Więc to jest coś, co jest pozytywne. To nie jest tak, że tam klamka zapada i nic z tym nie można zrobić, choć jest to z drugiej strony negatywne. Znów przywołam Trybunał Supreme Court of United States. To jest ten sam sąd, który na pewnym etapie stwierdził, że niewolnictwo jest zgodne z konstytucją. I musiał minąć pewien okres czasu, żeby powiedzieć, że to jest totalna bzdura. Tak nie można. To jest ten sam Trybunał Konstytucyjny, który w 1973 roku stwierdził prawa kobiet do decydowania o sobie, do podejmowania trudnych decyzji w sprawach reprodukcyjnych są ich prawem człowieka. Mamy rok 2022 i obawę, że tamten wyrok może zostać zmieniony. Prawa nie są wykute w kamieniu. Nawet 10 przykazań tak naprawdę brzmi inaczej, niż sobie to wyobrażamy i też zostały stworzone przez człowieka. W związku z tym to jest coś, co podlega zmianom. Mam nadzieję, że to jest optymistyczne. Dziękuję, a ja mam jeszcze takie pytanie, bo trochę minęło od afery Pegasusa. Czy w ogóle prawo karne pozwala na takie środki inwigilacji w Polsce? Nie, nie pozwala. To jest, ale to są, gdybyście Państwo sięgnęli do książek, które mówią o mafijnych systemach, to byśmy zobaczyli, do jakiego stopnia to, w czym utknęliśmy, jest systemem mafijnym. Minister Sprawiedliwości nadużywa prawa, ponieważ pieniądze przeznaczone na pomoc dla ofiar przestępstw przeznacza niezgodnie z ich przeznaczeniem.
na cele polityczne dla swojej partii, plus na zakup sprzętu pod pretekstem ochrony przed terroryzmem, w istocie zakup sprzętu, który ma służyć do utrzymania się przy władzy i prześladowaniu w sposób oraz podsłuchiwaniu, a to jest rodzaj prześladowania w istocie, ludzi, których uznaje za przeciwników politycznych, dopuszczając się tego, że również podsłuchuje prokuratorów i sędziów, prawda? Także to wszystko jest, kodeks karny daje nam ogromne możliwości, żeby zareagować i kodeks karny nie daje nam możliwości, żeby ludziom, którzy są u władzy i władzę mają, zaszkodzić. Dlatego też uważajcie Państwo z wiarą w prawo i prawo karne. Kaczyński dalej nawet nie został przesłuchany w sprawie łapówki 50 tysięcy danych na wybudowanie wież, na które nabrał ochotę jako władca. Jesteśmy w pewnej kulturze, która jest niestety kulturą bardzo zbliżoną do kultury obowiązującej w Rosji. Widzimy, co się dzieje, jeśli jedni i ci sami ludzie są u władzy i bardzo polecam posłuchanie nagrania, gdzie Jarosław Kaczyński mówi, co jest prawdziwą demokracją i jak demokracją nie jest sytuacja, w której jedna partia sprawuje całkowitą władzę, ma Sejm, Senat, prezydenta i premiera. I że wtedy o żadnej demokracji mowy nie ma i jak mowy nie ma o demokracji, kiedy nie ma wolności słowa i jak mowy nie ma o demokracji, kiedy jest podsłuchiwanie bezkarne obywateli. Proszę teraz, Artur. Dobry wieczór, pani profesor, dobry wieczór wszystkim. Dobry wieczór. Bardzo miło mi wysłuchać panią, zawsze lubiłem tych rzeczowych komentarzy. Ja mam tylko takie jedno pytanie o charakterze prawnym. Nie jestem prawnikiem i chciałbym się dowiedzieć z punktu widzenia prawa, jak to by wyglądało w sensie takim generalnym, bo troszeczkę tutaj już nadmieniliśmy na temat ewentualnie Trybunał Stanu w ramach ewentualnej kary za dużo i tak dalej. Natomiast ja się zastanawiam, od którego momentu, nie wiem, tak strywializuję, czy będziemy szukać patenta zero, momentu zero, że tak powiem. Od kiedy moglibyśmy na przykład stwierdzić, że w Trybunale Konstytucyjnym doszło do wyboru sędziów dublerów. I teraz tak, next, co możemy zrobić? Czy na przykład wszystkie wyroki wydane już z udziałem tych sędziów dublerów mogą zostać uznane jako niebyłe, jako nie mające wiążącej mocy prawnej. Czyli na przykład, i teraz idąc dalej, bo ja w tym momencie moje pytanie tylko zamierzam jakby ograniczyć do systemu prawnego, do systemu sądownictwa w zasadzie. I teraz, jeżeli mamy sprawę KRS-u i neo-KRS-u tak zwanego, oczywiście nie wiadomo, co tam się wydarzy, czy Kaczyński łaskawie i cała reszta będą próbować się odnieść do decyzji TSUE. Natomiast jak to by wyglądało, czy jak to z punktu widzenia prawnego wyglądałaby taka sytuacja, żeby jakby cofnąć nas do czasów, kiedy nie, no bo tam w grę wchodzą tak, decyzje, które nie były publikowane w monitorze rządowym. I to, na jakiej zasadzie to jakby mogło zacząć funkcjonować od nowa. Czyli no, nie sądzę, że moglibyśmy uznać wszystkie sprawy. Jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, to może to szczęście w nieszczęściu jest takie, że oni jakoś chyba dużo nie pracują. Natomiast no, w przypadku innych sądów powszechnych szczególnie, no, machina sądowa działa no, coraz gorzej. Teraz nie moglibyśmy chyba uznać, że te wyroki są jakby nie były. I pani profesor, oczywiście ja nie oczekuję jakiejś takiej syntetycznej diagnozy to jak, ale jak by to mogło wyglądać? Czy my chcieli... Pójdziemy od góry, dobrze? Bo to jest tak, Trybunał Konstytucyjny nie jest zwykłym sądem. To jest sąd do sprawdzania, czy ustawy, które są przez Sejm uchwalane, są zgodne z konstytucją, czy nie. I teraz w ramach tego Trybunału my mamy cały czas od już w tej chwili chyba 7 lat co najmniej
sytuację, w której Trybunał Konstytucyjny orzekł po ustawach, które przyjął jeszcze poprzedni rząd PO, że trzech sędziów zostało wybranych prawidłowo, trzech sędziów zostało wybranych nieprawidłowo. I teraz tych trzech sędziów wybranych prawidłowo Duda miał obowiązek za... Co on robi? Powołuje. Słucham? Powołuje. Zaprzysięża. Zaprzysięża. Miał obowiązek zaprzysięgnięcia i tego nie zrobił, co jest tak naprawdę kolejnym konstytucyjnym deliktem. To nie jest tak, że to jest widzimisię prezydenta. To jest ostateczny element, gdzie on ma obowiązek to zrobić, ale tego nie robi. I rzeczywiście w konstytucji nie ma przepisu, który mówi, jeżeli Duda albo inny Duda nie zrobi czegoś przez 2 miesiące, to i tak ten sędzia staje się, prawda? Nie chcemy tego robić. To nie może być tak, że będziemy wprowadzać kazuistykę do konstytucji, licząc się z tym, że jakiś następny palant może przyjść i zachowywać się jak podnóżek do jednego czy drugiego partyjnego. Natomiast oczywiście mogłoby się stać co innego. Za każdym razem każdy z tych facetów, bo to są sami mężczyźni, zauważcie panowie, którzy się godzi na to, żeby wejść w miejsce, które nie należy mu się. To jest coś, gdzie możecie zapytać, jak można być takim ciulem? Jak można udawać, że to jest coś, co jest zgodnego z prawem? I teraz również w tych składach zapadają różne wyroki i czasami one są sensowne. Proszę mi wierzyć. Oni czasami sensownie myślą. I prawdopodobnie będzie się działo to, co się stało. Jeżeli zapadł wyrok, który został zakwestionowany w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości przez ludzi, którzy stwierdzili, to był niewłaściwy skład. I Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, zgodnie z waszą konstytucją, łamiecie waszą konstytucję, to nie jest sędzia. Jeżeli to nie jest sędzia, to nie jest to wyrok. To znika. Więc w Trybunale Konstytucyjnym sprawa jest dosyć prosta. Poza tym, że ten organ jest już w sposób pogardliwy zdeptany, ponieważ prokurator ze stanu wojennego został powołany na właściwe miejsce, w sposób całkowicie niewłaściwy, bo z dnia na dzień nocą żeśmy go zatwierdzili. Tak się nie powołuje sędziów w Trybunale Stanów Zjednoczonych, które są pewnym wzorcem dla nas tutaj. To powinna być decyzja oparta na przesłuchaniu, na pewności, na sprawdzeniu. Krysia Pawłowicz jest partyjną koleżanką, nie nadaje się. W związku z tym to jest kolejna rzecz, ale tu nie możemy tego zakwestionować. To jest ten moment, w którym widzimy, ten organ został w sposób świadomy, podeptany, zgwałcony, doprowadzony na wizji, tak abyśmy wszyscy widzieli i mieli naplutę w twarz. To jest coś, co ma służyć mnie, proszę państwa, a będzie się nazywać Trybunał Konstytucyjny. Natomiast kiedy wracamy do normalnych sądów, to tutaj sytuacja jest bardziej podejrzana, znaczy bardziej skomplikowana i to jest oczywiście to, przed czym się broni w tej chwili Sąd Najwyższy, żeby nie doszło do tego, co proponuje Duda, żeby tych sędziów, nie sędziów, powołanych do Izby Dyscyplinarnej, która dlatego nie powinna być, ponieważ nie jest przewidziana w Konstytucji, łamie konstytucję. I znów można by powiedzieć, panowie i panie, którzyście się tam, znów chyba są sami panowie, a może są również jakieś panie, jak śmieliście, jak mogliście dla kasy, dla tego, że wiecie, że inaczej byście nigdy się nie znaleźli w żadnym sądzie prawdopodobnie. Tam jest cała masa moich kolegów, również z Instytutu Profilaktyki Społecznej. Część z nich miałam, już teraz powiem, raczej nieprzyjemność uczestniczyć w ich procesach habilitacyjnych. To jest naprawdę nieprzyzwoite i trzeba też pamiętać o tym, że każdy z nich przyczynia się do tego swoją postawą, że się niszczy fundamenty państwa prawa. 40 tysięcy miesięcznie, władza, pozycja, ja rozumiem. Tyle tylko, że pytanie jest, czy warto?
Czy to jest właśnie to, o czym myśleli ci, którzy w czasach rozbiorów w XVIII wieku doprowadzili do tego, że zniknęliśmy z mapy świata na 100 lat? I czy to jest to, co powoduje, że naprawdę my mamy prawo do tego, żeby na tej mapie występować, jeżeli tak się zachowujemy? Więc to jest problem, który w tej chwili, dlaczego w tej chwili nie można przyjąć tego, co robi Duda, bo jeżeli się ich roześle po wszystkich sądach Sądu Najwyższego, no to to doprowadzi do tego, że wyroki tam zapadające nie będą wyrokami w rozumieniu prawa, ponieważ nie sędzia nie może wyrokować. I mamy czas, kiedy rzeczy... Duda z jednej strony ściska rękę Bidenowi, a z drugiej strony podpisuje kolejne nominacje na sędziów, którzy nie są sędziami. I tego idzie w tysiące, i tego idzie w setki tysięcy. I macie państwo prawdopodobnie sytuację, w której zapadają decyzje dotyczące rozwodów, podziału majątku, kwestii tego, jak postępować z dzieckiem, kupna, sprzedaży i tysiąca innych rzeczy, które wchodzą w grę. I niestety musimy się liczyć z tym, że tam, gdzie ludzie nie będą tego kwestionować i prawdopodobnie, no właśnie, tam, gdzie ludzie nie będą tego kwestionować, nie możemy tego zmieniać. My możemy pracować nad tymi sędziami, nie możemy pracować nad wyrokami, które zapadły, ponieważ to prowadzi, i to dlatego jest takie groźne, do totalnego braku porządku społecznego i braku zaufania ludzi co do sądów. My nie wiemy, to jest, świetnie podała to Ela Podleśna, mówiąc, że jak idzie się teraz do sądu, to nie wiadomo, czy ten sąd będzie reprezentował prawo, czy Prawo i Sprawiedliwość. No tak nie może być. I czy ten sąd będzie słuchał prawa, czy będzie posłuszny Prawu i Sprawiedliwości. Znaczy to jest przywrócenie naprawdę porządku z poprzedniego ustroju, tyle tylko, że w poprzednim ustroju te sądy były w dużej mierze pewnym wynikiem podległości Polski od totalitarnej Rosji. Teraz nie możemy tego powiedzieć. Teraz to my sami niszczymy ten porządek prawny. I muszę powiedzieć, bo kontynuując na pana konkretne pytanie, co się będzie działo, różne są propozycje i teraz trzeba byłoby rozdzielić, bo zobaczcie państwo, z jednej strony macie ludzi, którzy pierwszy raz wchodzą do zawodu, pokończyli te szkoły, mają prawo startować i pracować i prawdopodobnie w stosunku do nich trzeba zupełnie podejść inaczej niż w stosunku do wszystkich pozostałych, którzy dążą do wyższego stanowiska bądź przechodzą z pozycji prokuratora, adwokata do zawodu sędziego. I tu nie ma zmiłuj. Tu wiadomo, że oni tego robić nie powinni. Więc prawdopodobnie znów nie można jednakowo, natomiast trzeba się liczyć z tym, że za każdym razem ktoś, kto będzie niezadowolony z wyroku, będzie mógł to zakwestionować. W tej chwili oczywiście, to jest ten orwellowski język, bo to wszystko było robione pod tytułem, że sądy nie działają prawidłowo, a teraz będzie wszystko cudnie i szybko. No nie ma tak. Sędzia, który ma w swoim referacie, dawniej miał 300 spraw, i nie wyrabiał. No teraz ma 500 spraw, więc tym bardziej nie będzie wyrabiał. Więc nie mam dla pana dobrej odpowiedzi, ale dobra odpowiedź też jest taka. Ja nie muszę wszystkiego wiedzieć, ja mam koleżanki i kolegów. I z jednej strony jest grupa, która pracuje przy Fundacji Batorego, z drugiej strony są sędziowie z Justycji, z trzeciej strony jest Instytut Spraw Publicznych i tam prawnicy, prawniczki i inne osoby, również zainteresowani klienci, rozpracowywują to, jak to zrobić, żeby było zgodnie z prawem i aby przywrócić ten porządek prawny. Ale nie liczcie państwo na to, że to będzie szybko i że to będzie sprawnie. Na tym polega między innymi zbrodnia, której się dopuszcza obecna władza. Podkopując fundamenty państwa prawa,
Na tym polega podkopanie fundamentów państwa prawa, że po pierwsze nie możemy mieć zaufania do tego, do kogo się dostajemy w tym sądzie, a po drugie nasze sprawy nie są dobrze załatwione. W związku z tym każdy sędzia, bez względu na płeć, który domaga się sprawdzenia, czy orzekający skład jest prawidłowo powołany, służy nam. I to, że za to są karani, to jest najlepszy dowód tego, jak wielkie apetyty totalitarne ma obecna władza i jak bardzo się z nami nie liczy. Bo jeżeli to my jesteśmy tym, jeżeli ja jestem bezwzględnym królem, który chce mieć totalną władzę, to oczywiście chcę mieć w sądach takich, którzy będą słuchali tego, co ja mówię, a nie tego, co przyjdzie jakiś i będzie opowiadał, że są jeszcze sądy w Berlinie, prawda? Także niezawisłość i niezależność sądów to jest pewna podstawa. Jeszcze chcę zrobić jedną uwagę tak na boku, bo to nie jest tak, że w sądach było wszystko w porządku. Nie było. Te sądy nie umiały się komunikować i dalej się nie umieją komunikować. Te sądy były niedouczone i są niedouczone. I te sądy były aroganckie i dalej są aroganckie. I prawdopodobnie to, co należałoby przemyśleć i zmienić, to to, że ja zrobiłam aplikację sędziowską i mogłam zostać sędzią, mając lat 27. Co 27-latka wie o świecie? I prawdopodobnie prawidłowie by było, gdyby to było zwieńczenie kariery i gdyby ludzie byli zapraszani do zawodu, a nie na odwrót. Przy czym, jak Państwo widzicie, zaproszenie do zawodu może być zrobione tak, jak jest robione u nas na klientów, którzy chcą się dostać do KRS-u. Sędziowie, którzy się zajmują szczuciem na innych, nie wychodzą, nie są wykopywani, nie są wyrzucani z tej służby, tylko awansują. W związku z tym to jest porządek totalitarnego państwa, który chce mieć posłusznych i który chce mieć ludzi, na których ma haki, bo wtedy ma gwarancję, że będą posłuszni. I nie jest ważne, czy oni są dobrymi prawnikami, czy rozumieją porządek prawny, który na dzień dzisiejszy jest również porządkiem europejskim, wymagającym zupełnie innego myślenia. Ja jestem karnistką, ale przyjaźnię się z prawniczkami, które są cywilistkami i widzimy, jak ogromne problemy na przykład są w prawie dotyczącym konsumentów, jak dalece odstajemy, również na tym poziomie, gdzie macie Państwo wybitnych znawców prawa, ale odstają, nie rozumieją, nie chcą się uczyć, są aroganccy, jeśli chodzi o prawa konsumentów, zgodnie z wymogami prawa Unii Europejskiej. Więc my mamy na dodatek tego wszystkiego jeszcze problem taki, że mamy sędziów, którzy nie są biegli w prawie i nie są biegli w prawie europejskim. I żeby zakończyć pozytywnie, jest to jednocześnie czas, kiedy ta cała grupa, kasta, używanie słów, które ma ich poniżyć, tak naprawdę zdaje egzamin. Ludzie, którzy w tych warunkach, kiedy są prześladowani i którzy muszą mieć odwagę, sędzia powinien mieć mądrość, a nie odwagę. Oczywiście kręgosłup zbyt elastyczny nie jest dobry, aksjologia jest konieczna, wiedza jest potrzebna i zdolność do myślenia, jak rozwiązać problem jest potrzebny. Natomiast tutaj trzeba dodatkowo jeszcze pewnego bohaterstwa, zaparcia i naprawdę nie szkodzi, że jest to grupa, bo ona nadaje ton. I w związku z tym to jest ten moment, gdzie macie Państwo nadzieję i gdzie jednakże poszczególne wyroki zapadające w sprawach, o których wiemy, niestety często dotyczących samych sędziów, ale nie tylko, pokazują, że stać ich na to, żeby się zachować tak, jak wymagają dobre jajniki i dobre jaja, czyli pokazując miejsce, gdzie są, biorąc odpowiedzialność za prawo przed nami. Znów za dużo gadam, cholera. Pani profesor, mamy jeszcze dwóch słuchaczy, już minęła prawie godzina. Czy możemy ich dopuścić, czy zgodzi się pani odpowiedzieć? Także. Moja wina, że ja tak długo odpowiadam. Proszę, Maja teraz. Dobry wieczór pani profesor. Ja w takiej sprawie właściwie to pytanie takie trochę na sam koniec.
Ponieważ już na spotkaniu z profesorem Bodnarem i teraz od pani słyszę, że właściwie nie masz szans na osądzenie całego tego bezprawia, które się dzieje od 2015 roku i nikt nie poniesie żadnej przykładowej konsekwencji, to znaczy, że w przyszłości właściwie znów będziemy narażeni na powtórkę scenariusza łamania prawa przez inne osoby, które wejdą na te same stołki, być może z innej opcji politycznej i zrobią nam kolejną demolkę albo dokończą tą demolkę. I szczerze mówiąc, jeśli tak ma być, to cały ten nasz obóz, jaki ma sens, niech mi pani powie. Niech mi pani profesor wleje chociaż odrobinę nadziei, bo mi powoli ręce opadają. Ale to nie ma co, żeby opadały ręce. Znaczy, to nie jest tak, że nie poniosą odpowiedzialności. Ja mam nadzieję, ale niewielką, bo tu inne muszą grać aspekty. Znaczy, przywrócenie prawa, prawo mówi, kto i kiedy może zostać sędzią. Na jakich zasadach ma odpowiadać. Również całe życie była odpowiedzialność sędziów dyscyplinarna i ci sędziowie dyscyplinarnie odpowiadali, włącznie z wydaleniem z zawodu. Więc to nie jest tak, że to wszystko się nie musi zdarzyć. Ja bym tylko się wstrzymywała przed taką nadzieją, że jak wreszcie się dorwiemy do władzy, to my im pokażemy ich, my ich ukażemy. Wyciszyłabym to. To tak nie jest. Najgorsi tyrani umierają we własnych łóżkach i nie odpowiadają. Chyba tutaj natomiast chodziło o władzę, że nie sędziowie, tylko nasi rządzący obecni, czyli mówimy tutaj taki Sasin, Ziobro, Morawiecki. Czy są podstawy prawne, żeby ich osądzić? Tak, są. Ale są, przecież NIK nawet dał oskarżenie do chyba prokuratury i leży. Ale jak państwo chcecie, to możecie ich posadzić, więc to nie jest tak, że oni nie mogą być posadzeni. Tylko proszę zobaczyć, że Ziobro, kiedy miał stanąć przed Trybunałem Stanu, to zabrakło 5 posłów PO, w tym niestety pani premier ówczesnej, żeby to zrobić. Więc jeżeli się kogoś stawia przed Trybunałem Stanu, to się to doprowadza do końca. I taki kraj, taki czas, taki moment, to są na razie bardzo malutkie i gnijące korzonki demokracji. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby postawić ich wszystkich przed sądem, pozbawić majątku, zastosować dokładnie to, co dotyczy tych wszystkich. Kto z państwa ostatnio był oligarchów, na kolacji? Tak? Tak. Kto z państwa był ostatnio na kolacji u jednego czy drugiego biskupa, który później dostaje tytuł generała i kupę kasy i możecie sobie kupić po bardzo taniej stawce ziemię i place w jednym czy w innym mieście. Zdarzyło wam się? No właśnie, dlaczego? Prawda? W związku z tym, kto z was przepisał swój majątek na partnera, partnerkę, żonę, męża? Więc wszystko tu można zrobić. To są ludzie, którzy naprawdę pozbawiają nas nie tylko prawa, reguł, ale i majątku i się wzbogacają w sposób nieuczciwy, dokładnie jak ci sami w Rosji. Tylko tut proportion garde. Pewnie mają mniej niż tamci, tak? Ale jeżeli można sobie być Ziobrą i powiedzieć, nad moim domem nie mogą latać samoloty i mają zmieniać trasę, no to też o czym świadczy. To jest rodzaj mafijnego działania, który, zresztą nie wiem, czy to prawda, więc nie chciałabym tutaj tworzyć może mitów, to by trzeba było sprawdzić. Natomiast mafijne działania są zakazane i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to zrobić. Czy ja myślę, że ci, którzy dojdą do władzy, będą to chcieli zrobić? Myślę, że z tym może być problem, bo oni będą wiedzieli, że w takim razie, kiedy oni odejdą od władzy, wobec nich będzie można zastosować te same reguły. A film, w którym występuje Zełenski, o tym człowieku, o prezydencie ludu, polecam wam, bo tam jest przepiękny kawałek, jak to właśnie zwykły nauczyciel dochodzi do pozycji prezydenta, bo tych wszystkich nieuczciwych wysyła na chuj. Te na chuj się nie wzięło z tych żołnierzy. To jest po prostu cytat z tego filmu, prawda? To jest to, co go wynosi do władzy. I jak się go urabia, jaki jest proces, pięknie pokazany proces, kiedy my tracimy związek z rzeczywistością. Ja w swoim życiu naprawdę spotkałam paru ludzi, którzy się ochronili. Wśród nich był profesor Karol Modzelewski, był
Henryk Wujec, była i jest profesor Ewa Łętowska, no i pewnie jeszcze parę osób by mogła wymienić. Pozostali po 2 miesiącach się poddają. Więc wiecie Państwo, jak wymagamy od nich, to głównie wymagajmy od siebie i zrozummy, że błąd polega na tym, żeśmy im nie byliby tym, kim są, gdyby te wszystkie kontrolne zatyczki, które konstytucja daje, nie zostały wyciągnięte, nie zostały usunięte. Myśmy pousuwali zabezpieczenie. NIK jest zabezpieczeniem tylko dlatego, że facet, który jest szefem burdelu, przestał współpracować. Natomiast jest pewne niemal, że każdy z nich, który jest u władzy, to jest osoba, na którą są haki i dlatego się słucha i robi to, co robi, prawda? Bądź też jest strasznie głodny na władzę. Nie można uniknąć tego. W związku z tym, nie proszę pani, jeśli chodzi o prawo, to macie wszelkie instrumenty, żeby postawić tych, którzy w tej chwili łamią konstytucję, włącznie z Dudą i włącznie z Kaczyńskim i włącznie z Ziobrą. No ze Święczkowskim będzie trochę problemu, bo by trzeba było coś zrobić z Trybunałem Konstytucyjnym, ale to, że on się udał do Trybunału Konstytucyjnego, powinno być pewną nadzieją, bo być może to jest zwykła wygoda, ale być może jest to pewna obawa przed właśnie możliwą odpowiedzialnością, jaka mu grozi. Także wszystko przed nami. To Piotrze, proszę jeszcze. Proszę. Proszę, kardynał. Dobry wieczór. Dziękuję za możliwość zadania pytania. Korzystam z takiej okazji, zadam takie pytanie, które mnie męczy od jakiegoś czasu. Wypowiedzenie artykułu 6 Konwencji Praw Człowieka przez Trybunał Konstytucyjny. Czy to znaczy, że jesteśmy już poza Trybunałem w Strasburgu i nie mamy tam dostępu do procesów, czy jednak pozostajemy w tym europejskim systemie sądownictwa? Znaczy, to bardzo dobre pytanie. Oczywiście ta decyzja, wypowiedź Trybunału Magister Przyłębskiej jest bezwartościowa z punktu widzenia prawa, ponieważ Trybunał Konstytucyjny nie ma kompetencji, żeby oceniać zasadność, brak zasadności konwencji, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. To są rozdzielne materie. I nie sądzę, aby nawet kiepscy prawnicy, którzy tam siedzą, tego nie rozumieli. Oni to rozumieją. I w związku z tym jesteśmy oczywiście dalej członkami Rady Europy, a w ramach Rady Europy podlegamy decyzjom Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Tyle tylko, że jeżeli ktoś chciałby w tym momencie powiedzieć, Polska nie spełnia wymogów uczestnictwa w Unii Europejskiej i tym aktem i akceptacją tego aktu złożyła deklarację wystąpienia z Unii Europejskiej, ponieważ trzeba tylko to zasygnalizować. Tam nie jest powiedziane, w jaki sposób to należy zrobić. I trzeba się liczyć z tym, że jest spora grupa państw, Holandia, Belgia, która ma nas dosyć, Finlandia, ponieważ niszczymy Unię Europejską. I można powiedzieć tak, Polska właśnie złożyła wymówienie z Unii Europejskiej. I to jest jeden bardzo groźny moment. I drugi bardzo groźny moment przez swoją symbolikę. Naśladujemy Putina i naśladujemy go teraz. To już nawet przedstawiciel Dudy, który w tym europejskim, który w tym Trybunale Przyłębskiej siedział, zwrócił na to uwagę, że w momencie, kiedy Putin wywołuje wojnę, atakuje Ukrainę, a wcześniej zrobił dokładnie to samo, powtarzać tego typu działania jest nierozsądne. Więc to jest tylko dowód na to, że rządzący z Kaczyńskim na czele, bo przecież oni by nic nie zrobili bez jego zgody. Nic. Tak naprawdę idą ścieżką Putina i ta ścieżka im odpowiada. To jest ścieżka, która nas może doprowadzić do zagłady. Oni naprawdę mają gdzie wyjechać.
i oni się i wyżywią, i ochronią. My niekoniecznie. Więc jest to potwornie niebezpieczne, jest to potwornie nieprofesjonalne, jest to bardzo groźne, bo my znowu jesteśmy członkami Unii Europejskiej i ją burzymy. Dajemy dowód, że te państwa zostały przyjęte za wcześnie, niedorosły, traktują system, który jest nastawiony na pewne racje, jak skarbonkę i zachowują się, nie chcę powiedzieć jak barbarzyńcy w ogrodzie, ale zachowują się w sposób niewłaściwy. Więc tylko teraz, że to jest, wie pan, to nie jest kwestia tego, żeby się teraz martwić, tylko to jest kwestia, żeby protestować, nie godzić się w taki sposób, w jaki możemy. W taki sposób, w jaki możemy. Czyli pewnie trzeba to rozumieć, trzeba o tym wiedzieć, trzeba wiedzieć, że to jest działanie skierowane przeciwko nam. Bo co to jest powiedziane? Co to jest powiedziane, że artykuł 6, jeden z podstawowych artykułów, który mówi, każdy z nas ma prawo do bezstronnego, niezawisłego sądu i do oceny rzeczywistości, która jest ujęta w konwencji praw człowieka w sposób na dodatek szybki, sprawny. I że dotyczy to zarówno prawa cywilnego, jak i karnego i że dotyczy to również wykonania kary. Przecież my łamiemy, przetrzymujemy ludzi bez wyroku, którzy nie popełnili żadnego przestępstwa latami. Mówimy, nie może, łamiemy prawo, w związku z tym proszę nam otworzyć filię miejsca, gdzie przetrzymujemy ludzi latami, pod pretekstem, że ich rehabilitujemy. I gdzie to robimy? W więzieniu czerskim, gdzie kto jest za lekarzy i za psychiatrów i za innych? Funkcjonariusze więzienni. I to się dzieje w Polsce. I teraz to jest totalna... kompromitacja każdego, kto w tym trybunale jest, tego typu wyrok. Jeszcze raz, on jest totalnie nieważny. Na dodatek znów w składzie jest sędzia, nie sędzia, więc nie musimy tym przejmować. Natomiast jest to proces groźny, bo gdyby nie fakt, że Putin napadł na Ukrainę, i że Ukraina w tej chwili chroni naszej, jeszcze ciągle nie jest po 22, naszego bytu, bezpieczeństwa i wolności, naszego bezpośrednio Polski i całej Unii Europejskiej, i nie wszyscy w Unii Europejskiej o tym wiedzą i to rozumieją, gdyby nie to, to ja nie jestem pewna, czy by nie powiedzieli dosyć, dosyć, naprawdę, naprawdę mamy was dość, oni mają nas dość. Co więcej, mają nas dość na takiej zasadzie, bo przecież komisja, która tutaj przyjechała z Parlamentu Europejskiego, było widać, że oni bardzo chcą nam dać tą kasę i odwalić się od nas. Niech się udławią tą kasą i niech sobie robią, co chcą, a my ich potem odsuniemy. A my im nawet nie dajemy szansy, żeby to zrobili, więc to jest moment, w którym te zmiany, które są proponowane, zobaczcie państwo na to z tej strony, to jest już nie tylko pogarda wobec każdego z nas, ale to jest również pokazanie im, nie podskoczycie nam. To jest taki mały Putinek, który Putin mówi, nie podskoczycie tutaj mnie, Europo, a my mówimy dokładnie to samo do ludzi w Unii Europejskiej. Nie zrobimy tego, co wymaga od nas polska konstytucja. To nie Bruksela, to nie Trybunał Sprawiedliwości. Oni wszystko mówią nam, ludzie, trzymajcie się swojej konstytucji. A co my im na to? A Niemcy mają inaczej. No to Niemcy mogą mieć inaczej, ale my mamy konstytucję taką, jaką mamy. Więc kończąc, powiem raz jeszcze. Ten wyrok jest nieważny i ten wyrok jest niezwykle ważny, niezwykle symbolicznie ważny i cholernie groźny, bo w każdym momencie można powiedzieć, właśnie złożyliście akces do wystąpienia z Unii Europejskiej. I wtedy, wiecie państwo, ja patrzę na studentów i studentki swoje, jesteście świetni, naprawdę, świetni ludzie ze świetnym potencjałem i byłoby was szkoda, ponieważ gdybyśmy wypadli z tej grupy, to dawniej myślałam, że będzie nam tylko grozić kiepskie życie jak w PRL-u,
A w tej chwili nie wiem, czy w ogóle nie byłoby tak, żeby nasze życie było zagrożone. Zdaje się, że nie zabrzmiał optymistycznie. To może coś jeszcze optymistycznego na koniec, pani profesor. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Ale to naprawdę zależy od was. Naprawdę zależy od was. Także dziękuję bardzo za te wszystkie pytania. Okay. Mam nadzieję, że częściowo rozjaśniłam te zagadnienia. Też dziękuję, bo myślałam, że będziemy mówić o zbrodniach wojennych, o trybunałach wojskowych i cieszę się, że nie, bo tutaj pod tym względem jest świetna pani Grzebyk, gdybyście chcieli o tym porozmawiać. Ona naprawdę ma to w jednym palcu, a ja się w dużej mierze od niej uczę. Także... Dobrze. Tymczasem ja już wszystkim dziękuję. Dziękuję naszym słuchaczom, dziękuję wszystkim mówcom, dziękuję pani profesor za wzięcie udziału w waszym forum. Dziękujemy. Dziękuję.